Dzień dobry Państwu. Mam na imię Andrzej, jestem inżynierem sprzedaży w fabryce narzędzi Fanaresa. Specjalizujemy się w produkcji profesjonalnych narzędzi skrawających, a naszym sztandarowym produktem są gwintowniki. Poprowadzę serię Akademia Fanar, która będzie poświęcona zagadnieniom związanym z obróbką skrawaniem w kontekście narzędzi z naszej oferty. Pierwszy odcinek dotyczyć będzie gwintowników, a przedstawimy w nim, jak właściwie dobrać typ gwintownika do obrabianego otworu. Zapraszam. Nieodłącznym produktem ubocznym obróbki skrawaniem są wióry, które należy usunąć ze strefy skrawania. Do tego celu w gwintownikach służą rowki wiórowe. Dlaczego jest to tak istotne? Zapchany wiórami rowek może spowodować urwanie gwintownika, uszkodzenie ostrza czy szybkie zużycie gwintownika. Natomiast pozostałości wiórów w wykonanym gwincie powodują problemy przy skręcaniu elementów. Aby uniknąć powyższych problemów, stosujemy trzy podstawowe typy rowków wiórowych. Pierwszym z nich jest rowek prosty. Kolejnym jest rowek spiralny. A ostatnim rowek prosty wraz ze skośną powierzchnią natarcia. A teraz sprawdzimy, jak wymienione gwintowniki pracują w materiale. Podstawowym typem rowka wiórowego jest rowek prosty. Jest on szeroko stosowany zarówno w gwintownikach ręcznych, jak i maszynowych. Cechuje go duża uniwersalność. Może być stosowany do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych. Jednak jego ograniczeniem jest głębokość gwintowania. Maksymalnie do 1,5 średnicy narzędzia. Zwykle stosowany jest do materiałów dających krótki wiór. Zwróćmy uwagę na to, co charakterystyczne dla tego typu gwintowników, czyli brak ukierunkowania spływu wiórów. Kolejne dwa rodzaje rowków wiórowych to konstrukcje dedykowane do konkretnych typów otworów. Pierwszy z nich to rowek skrętny. Stosowany jest w gwintownikach przeznaczonych do obróbki otworów nieprzelotowych. Spirala rowków powoduje wyciąganie wiórów z otworu. Maksymalna głębokość wykonywanego otworu wynosi 2,5 średnicy narzędzia. Ostatnim z prezentowanych dzisiaj rowków wiórowych jest tak zwany rowek skośny, będący połączeniem rowka prostego ze skośną powierzchnią natarcia. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest w gwintownikach do otworów przelotowych. Podczas pracy wióry wypychane są przed gwintownik. Należy pamiętać, by wycofać narzędzie dopiero po całkowitym wyprowadzeniu skośnej powierzchni natarcia z otworu. Maksymalna głębokość gwintowanych otworów w tym przypadku to 3 średnice narzędzia. Na zakończenie podsumujmy jeszcze, w jaki sposób dobrać odpowiedni gwintownik do obrabianego otworu. Gwintownik z rowkiem prostym stosujemy do gwintowania otworów nieprzelotowych i przelotowych o głębokości do 1,5 średnicy narzędzia. Gwintownik z rowkiem skrętnym stosujemy do gwintowania otworów nieprzelotowych o głębokości do 2,5 średnicy narzędzia. Natomiast gwintownik z rowkiem skośnym stosujemy do gwintowania otworów przelotowych o głębokości do 3 średnic narzędzia. Dziękuję Państwu za poświęconą uwagę. Liczę na to, że zaprezentowane informacje okażą się pomocne. Zachęcam do śledzenia naszego kanału. Jeśli są tematy, które chcieliby Państwo poruszyć, dajcie nam znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.